Dzisiaj moim gościem jest pan Tomasz Markiewicz, absolwent kierunku leśnictwo z 1996 roku, a również przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i to już drugiej kadencji, pełnomocnik ministra środowiska do spraw analiz i monitoringu otoczenia prawnego leśnictwa w zakresie regulacji spoza prawa krajowego, nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w latach 2016-2020 i z tego co mi wiadomo, również od kilku miesięcy członek Biura Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta lista jest imponująca, nie całkowita, także serdecznie gratuluję. Myślę, że można powiedzieć wobec tego, że wybitny absolwent kierunku leśnictwo naszego Uniwersytetu. Panie Tomaszu, jest pan pierwszym Polakiem i 15 Europejczykiem w historii organizacji, który będzie pracował na rzecz międzynarodowej polityki leśnej i wdrażania strategii zrównoważonej gospodarki leśnej ONZ. Jest to z pewnością prestiżowe stanowisko, prestiżowe członkostwo, ale też ogromne wyzwanie. Jak pan się czuje przed tak właśnie wielkim wyzwaniem? Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, za to, że mogę z panem dziekanem się tutaj spotkać i chwilę porozmawiać. Bardzo jestem dumny z tego, że mój wydział jest dumny ze mnie i do tego cyklu, do tej rozmowy mnie zaprosił. A odpowiadając na pytanie, to oczywiście, że mógłbym znowu odpowiedzieć, że jestem dumny, zaszczycony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja do swojej pracy, w ogóle do życia, ale szczególnie do pracy podchodzę w sposób taki bardzo pragmatyczny, po poznańsku mówiąc troszkę. Więc staram się z tej sytuacji, czyli bycia członkiem biura UNFF, wyciągać korzyści i dla siebie, i dla środowiska, które reprezentuję. Dla siebie to oczywiście możliwość uczestnictwa w miejscu takim, gdzie nikt inny uczestniczyć nie może. Biuro UNFF to jest 5 osób z całego świata, które mają realny wpływ na to, jak sesja Narodów Zjednoczonych Forum on Forests wygląda, jakie dokumenty są na nie wnoszone i w jakim kształcie. No ale jednocześnie również reprezentuje Polskę i Europę, ponieważ te 5 osób pochodzi z różnych kontynentów, z różnych miejsc na świecie. Mi przypadło oczywiście reprezentowanie Europy i to również reprezentowanie interesów Europy w tym miejscu. Dbanie o interes Europy i dbanie o interes leśnictwa europejskiego. Więc moje korzyści to oczywiście niepowtarzalna szansa rozwoju, poznawania nowych miejsc, kompletnie nowe wyzwanie, mimo że w politykę leśną, w strategię leśną na poziomie Unii Europejskiej i wiele działań na poziomie europejskim, które się dzieje, jestem od wielu, wielu lat wciągnięty i zaangażowany. O tyle na poziomie światowym, a tutaj te rozmowy toczą się na kompletnie inne tematy niż na poziomie europejskim, mam szansę czynić to od grudnia dokładnie. Jakie wyzwania stoją przed leśnictwem w kraju, na świecie? Tutaj właśnie pytam w kontekście tego członkostwa właśnie w organizacji. Przed leśnictwem w najbliższej perspektywie, ale też w tej dalszej, biorąc pod uwagę to, co zmienia się na świecie, czyli wzrost liczby ludności, wzrost zapotrzebowania na energię, czy chociażby zmiany klimatyczne, jakie zachodzą? No rzeczywiście, gdybyśmy mieli tak patrzeć pod kątem pierwszych potrzeb, no to mówimy żywność i woda, potem energia. Jeżeli patrzeć na te potrzeby i wyzwania, czy może leśnictwo im sprostać, no to w przypadku żywności mamy tą rolę niewielką, a na pewno nie bezpośrednią, pośrednią niewątpliwie tak, nazwijmy to około środowiskową, dbania generalnie o środowisko. W przypadku wody, no już niewątpliwie większa rola leśnictwa w zakresie jej retencjonowania. W przypadku energii, czyli związane to z funkcją produkcyjną lasów, już zdecydowanie bardziej, ale z kolei jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia strategii czy podejścia do strategii Unii Europejskiej, debaty nad strategią energetyczną Unii Europejskiej 2050, szczególnie w tej perspektywie, to już biomasa drzewna, biomasa leśna nie odgrywa tam roli. W tym wariancie podstawowym odgrywa tam rolę ewentualnie w wariantach zapasowych, takich awaryjnych. Więc wyzwania w tym zakresie są, ale w zakresie tych trzech podstawowych potrzeb, ale jakby nie mówiłbym, że one są nie wiadomo jak wielkie. Nie, natomiast
zupełnie odwrotnie, czyli rzeczywiście absolutnie bardzo poważna rola leśnictwa w zakresie zmian klimatycznych, przeciwdziałania tym zmianom klimatycznym. I z jednej strony to jest zabezpieczenie tego, co posiadamy, czyli populacji i gatunków, które dzisiaj rosną, bo zmienia się to w tempie zastraszającym. I trwają oczywiście i prace, i modelowanie, i różne analizy na temat tego, czy populację zmieniać, czy populację przenosić. Takie rzeczy już się dzieją w Stanach, ale takie modele już są również w Europie. A z drugiej strony, no to jest przeciwdziałanie tym zmianom klimatycznym, czyli mówiąc najogólniej z naszej strony, ze strony leśników, wiązanie dwutlenku węgla, ale również ze strony drzewiarzy, czyli budowanie tego dwutlenku węgla w taki sposób, aby on jak najdłużej mógł być przechowywany. Czyli właściwe wykorzystanie zasobów leśnych, rozsądne wykorzystanie, ale również, co na poziomie europejskim właśnie ma mniejszą rolę, na poziomie światowym dużo, dużo większą, zalesianie, przeciwdziałanie wylesianiu i zalesianie nowych obszarów. Świat w ostatnim dwudziestoleciu, w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku stracił 100 milionów hektarów powierzchni lasów. I jest to 0,7% powierzchni naszego globu. I co ciekawe, jest to najmniejszy ubytek w dwudziestoleciu, licząc od połowy XIX wieku. A jednak tak katastrofalny i tak wielki. Więc to są wyzwania na poziomie leśnictwa światowego dzisiaj. Przeciwdziałanie wylesianiu, niekontrolowanemu wylesianiu i zalesianie nowych obszarów po to, żeby dwutlenek węgla z atmosfery był wiązany. Rozumiem. Dzisiaj jak obserwujemy chociażby lasy państwowe, myślę, że każdy nasz słuchacz wyobraża sobie, jak wyglądają lasy w Polsce i czym zajmują się leśnicy w Polsce. Jest to bardzo wiele różnych funkcji. Czy takie leśnictwo wielofunkcyjne ma właśnie szansę przetrwania, czy ma sens dalej? W mojej opinii zdecydowanie tak, chociaż oczywiście czy model przetrwa zależy od też zapotrzebowania i odpowiedzi społecznej, odpowiedzi politycznej nawet społecznej, czy gospodarczo-polityczno-społecznej na ten właśnie model. Czy to jest to, czego od nas się oczekuje, od leśnictwa się i od leśników się oczekuje. To jest jeden z dwóch głównych tematów debaty dzisiaj w Europie. Czy wielofunkcyjna gospodarka leśna ma dalej rację bytu, czy ten model jest na tyle trwały i na tyle odpowiada dzisiejszym realiom, aby był kontynuowany. Najbliższa międzyministerialna konferencja ochrony lasów w Europie, która odbywa się w Europie już po raz ósmy, w tym roku, miała być w ubiegłym roku, z wiadomych przyczyn przesunięta na ten rok w połowie kwietnia, ale też online w Bratysławie, bo to Słowacja przez ostatnie 4 lata była krajem, który przewodniczył procesowi Forest Europe. Podejmuje dwa główne tematy. Pierwszy temat to zmiany klimatyczne, drugi temat to zrównoważona gospodarka leśna. Będę miał ten zaszczyt, że w imieniu Union of European Foresters ten drugi temat w ramach naszego stanowiska będę prezentował w czasie międzyministerialnej konferencji. Podkreślam, że powinna być to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne dzisiaj, polityczno-gospodarczo-społeczne. Czy Europa chce takiego modelu, w którym to jedna funkcja gospodarcza finansuje pozostałe dwie funkcje, funkcję ochronną i funkcję społeczną? Czy idziemy w kierunku takim, jak wiele krajów poszło, niestety kończyło się to w sposób bardzo różny, że wycinano lasy gospodarcze, wycinano lasy pierwotne i puszcze i poszło się w kierunku typowo gospodarczym, w kierunku leśnictwa wręcz plantacyjnego, na skalę milionów hektarów, czy z kolei idziemy w kompletnie drugim kierunku, czyli wręcz zaniechania użytkowania, czy bardzo mocnego użytkowania tego lasu, celem rozbudowy funkcji ochronnej i społecznej, ale wtedy, czy na te funkcje będzie nas stać. Wtedy trudno mówić o zrównoważonej gospodarce leśnej, czyli takiej, w której trzy funkcje gospodarcza, społeczna i ochronna są równoważone, a finansowane przez tą pierwszą. Rozumiem. Mam wrażenie, a w zasadzie jestem przekonany, że o lasach to wie Pan wszystko z pewnością. Na pewno nie. Prawie wszystko. Wobec tego takie pytanie, jak powinien dzisiaj wyglądać absolwent leśnictwa na świecie? Mam na myśli różne uczelnie światowe. My w Poznaniu też kształcimy studentów, no dzisiaj można powiedzieć z całego świata. Nie pytam o wygląd tego absolwenta, oczywiście pytam o jego sylwetkę, jakimi umiejętnościami, jaką wiedzą powinien się odznaczać. Współczesny absolwent leśnictwa.
Odpowiadając najkrócej, powinien być gruntownie wykształcony i mieć otwartą głowę. A odpowiadając troszeczkę dłużej, to oczywiście mam na myśli dobre, podstawowe wykształcenie. Na uniwersytet przychodzimy po to, kształcimy studentów po to, aby wyszli oni gruntownie wykształceni. Nie chodzi oczywiście o wiedzę, chodzi o tą podstawę wiedzy, ponadczasową podstawę wiedzy. Nie chodzi oczywiście o nie wiadomo jaką specjalizację. Specjalizację nabywamy, nie ukrywajmy i mówmy to studentom też otwarcie, nabywamy w trakcie naszego życia zawodowego. Chodzi o podstawową wiedzę, a jeżeli chodzi o ten otwarty umysł, mam na myśli tutaj absolwenta, który będzie potrafił reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie. Absolwenta, który będzie potrafił modelować, przewidywać zmiany, a może najpierw przede wszystkim zauważać zmiany. Potrafić zauważać zmiany, modelować w jakim kierunku te zmiany idą, no i ewentualnie przeciwdziałać, czy podążać w kierunku. Potrafi być plastycznym w swoim życiu zawodowym. Takiego absolwenta ja również jako pracodawca oczekiwałbym u siebie. I wobec tego pytanie, czy pan będąc studentem w takie umiejętności, w taką wiedzę został wyposażony na naszym uniwersytecie, wtedy Akademii Rolniczej jeszcze, prawda? Czuję tak, natomiast oczywiście nie mnie oceniać, czy rzeczywiście tak. Leśnictwo jest kierunkiem w tym wydaniu praktycznym, jest kierunkiem bardzo szerokim, interdyscyplinarnym można by powiedzieć, bo zostałem wyposażony w tą wiedzę zarówno techniczną, podstawę wiedzy technicznej, wiedzę gruntowną, wiedzę przyrodniczą, ale również w umiejętności menadżerskie. I to jest to, co się przydaje w życiu i to jest to, co również dzisiejszy absolwent powinien posiadać. Czy warto współcześnie studiować leśnictwo? Zdecydowanie tak. Polecam. Pewnie, że gdybym dzisiaj zaprzeczył, w pewnym sensie bym skreślał 25 lat swojego leśnictwa. Ale nie o to chodzi. Ja z całego serca sobie zawsze podkreślam, zielonego serca leśnikiem jestem. I leśnikiem będę, jestem z tego dumny. Nie tylko dlatego, że jestem w tym czy w innym miejscu, ale po prostu dlatego, że jestem leśnikiem. Serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Bardzo dziękuję.